W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W przeddzień rocznicy, 74. rocznicy zbrodni katyńskiej i 4. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem, gdzie zginęli prezydent z małżonką i elita naszego społeczeństwa, naszej ojczyzny. Gromadzimy się w tej naszej franciszkańskiej świątyni na uroczystość, która jest uroczystością szczególną w przeddzień tych ważnych wydarzeń, rocznicy tych ważnych wydarzeń. Gromadzimy się, aby modlić się za tych, którzy zginęli, modlić się za tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu, za tych, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej, a także dzisiaj chcemy upamiętnić tych wszystkich, którzy polegli, odsłonięciem i poświęceniem tablicy, pamiątkowej tablicy, która zawisła na naszym kościele. To będzie miejsce szczególne, w którym będziemy mogli się modlić i oddawać hołd poległym i pomordowanym. Bardzo serdecznie witam na tych naszych uroczystościach wszystkich gości. Witam bardzo serdecznie księdza Jacka Plotę, który jest delegatem naszego ordynariusza, księdza biskupa Edwarda Janiaka. Ksiądz Jacek będzie przewodniczył tej mszy świętej. Witam wszystkich kapłanów przybyłych na tę uroczystość. Kazanie dzisiaj wygłosi ksiądz Sławomir Nowak ze Skalmierzyc. Witam wszystkich przybyłych gości. Witam posłów Rzeczpospolitej Polskiej. Witam przedstawicieli samorządu. Witam wszystkie poczty sztandarowe. Witam wszystkich, którzy dzisiaj będą brali wspólnie udział w tej naszej uroczystości i będą razem z nami tutaj się modlili. Tę mszę świętą sprawujemy, modlimy się w tej mszy świętej w intencji naszej ojczyzny, aby w naszej ojczyźnie zawsze panował ład, pokój, wzajemna
miłość, abyśmy mogli żyć zawsze w wolnej ojczyźnie, w ojczyźnie, w której poszanowane są dobra wszystkich obywateli. Łączy się z nami duchowo pasterz naszej diecezji, Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Janiak, który obecnie przebywa na dalszym leczeniu w szpitalu i właśnie delegował mnie, jak wspomniał ojciec Bartian. Pragnę więc razem z kapłanami włączyć w serce najświętsze ofiary wszystkich poległych, zarówno w Katyniu, jak i pod Smoleńskiem, którzy zginęli w katastrofie, i prosząc dobrego Boga, aby otrzymali niebo i w intencji naszej ojczyzny. A teraz przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć i uczestniczyć w najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem zaniedbałem. Moja wina, moja wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty sam nas pobudzasz do służenia Tobie. Oświeć serca Twoich dzieci oczyszczone przez pokutę i łaskawie wysłuchaj ich prośby. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuzachodor powiedział, czy jest prawdą Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, które postawiłem. Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu i lutni, harfy, psalterium i dud wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem. Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast zrzuceni do rozpalanego pieca, który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk. Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy Tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z Twojej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić Twego Boga, ani oddawać pokłon złotemu posągowi, który Ty uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej, niż było potrzeba.
Mężom zaś najsilniejszy spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swoich doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechodzących się pośród ognia i nie dzieje im się nic złego. Wygląd czwartego przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to: nie będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu niż poza nim. Oto słowo Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże, chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jedynorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głosiłem to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego:
Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus, gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego, myśmy się nie narodzili z nierządu, jednakże mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodni bracia kapłani, drodzy parlamentarzyści, drodzy bracia i siostry. Gromadzimy się na tej modlitwie w szczególnym czasie, w czasie Wielkiego Postu. To czas, kiedy bardzo często wpatrujemy się w krzyż, gdzie myślimy o cierpiącym Chrystusie, gdzie przeżywamy drogę krzyżową, gorzkie żale, gdzie wpatrujemy się w cierpiącego Boga, Boga, który uczy nas tak naprawdę miłości. Bardzo lubię klęczeć pod krzyżem. Wtedy sobie uświadamiam, jak bardzo jestem mały, jak bardzo potrzebuję Bożej miłości. Klęcząc pod krzyżem, uczę się od Boga wiary, uczę się od Boga miłości i uczę się od Niego po prostu życia. Bo przecież patrząc na naszą ojczyznę, wiele tych krzyży na polskich drogach, na polskich wsiach i miastach, wiele tych krzyży, które łączy naród polski. Polskę, można powiedzieć, krzyżami się mierzy. Od krzyża Mieszkowego w Gnieźnie, aż po krzyż na Giewoncie, poprzez krzyże poznańskie i krzyże gdańskie. I teraz mamy te krzyże na Monte Cassino, mamy te krzyże w Katyniu i w Smoleńsku. Wszędzie jest krzyż, bo tam wszędzie człowiek wiary uczy się od Boga miłości. Chrystus wiele dał człowiekowi, oddał swoje życie. Oddał wszystko za ciebie i za mnie właśnie poprzez krzyż. Tak naprawdę boimy się krzyża, bo krzyż łączy się z cierpieniem, z bólem, z jakimś dramatem. Ale kiedy staniemy pod krzyżem z wiarą, uczymy się od Boga miłości. Kto chce ominąć Golgotę i krzyż, niech pamięta, że na pewno nie trafi do nieba. Jedyną bramą do nieba jest właśnie krzyż. A krzyż nigdy nie jest lekki, wygodny, miły. Jeśli w twoim domu na ścianie wisi krzyż, to wiedz, że to nie jest ozdoba, ale to twoje wyznanie wiary. Patrzymy więc dzisiaj na krzyże polskie, na krzyże na polskiej ziemi i na te krzyże, które są poza naszą ojczyzną, a które związane są z naszym narodem. Patrzymy dzisiaj na krzyż, symbol miłości i uczymy się od Chrystusa, jakże tej wielkiej miłości, trudnej miłości. Ale mamy w uszach dźwięk Chrystusowych słów. Jeżeli kto chce iść za mną, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje.
bo miłość krzyżem się mierzy. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje daje za przyjaciół. Mój Pan i mój Bóg nas odkupił przez krzyż, byśmy mogli wołać codziennie: Ojcze nasz. I w tym wołaniu dzisiaj stajemy w tym symbolicznym dniu 74. rocznicy Katynia i 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Oddajemy cześć tym ludziom. I nigdy oni w naszych sercach nie zostaną wymazani, bo tam polski krzyż, bo tam Polak, bo rodak, bo człowiek wiary, bo tam ludzie, którzy oddali swoje życie za naszą ojczyznę, bo tam ludzie, którzy chcieli kochać pod każdym krzyżem. Można odnaleźć miłość. Nasz naród, który traci pamięć, traci życie. I o tych krzyżach poza granicami naszej ojczyzny nie wolno nam zapomnieć. Musimy o nich pamiętać i pielęgnować. Bez pamięci nie ma narodu. Katyń, Smoleńsk, to miejsca, gdzie wydarzyły się wielkie tragedie. W Katyniu zginęło tyle ludzi, elita polskości. Zginęli w okrutny sposób, nierzadko kulą w głowę z bliskiej odległości, bo chcieli niektórzy źli ludzie zniszczyć naszą ojczyznę. I oto niedaleko tego miejsca katastrofa, tak zwana smoleńska, gdzie zginęło znowu wiele dobrych osób. Zginęło wiele ludzi, którzy chcieli oddać temu miejscu w Katyniu cześć i pokłonić się znowu pod krzyżem i może tam pod krzyżem zaśpiewać Boże coś z Polską i tam zaśpiewać hymn narodowy i oddać cześć tym, którzy oddali życie, abyś ty miał wolność. Można dzisiaj dużo mówić o tych miejscach, ale ja pamiętam, jako młody chłopak w latach 80. pierwszy raz w moje ręce wpadła ulotka Solidarności. Wtedy to pierwszy raz dowiedziałem się o Katyniu. Nie chciało mi się w to wierzyć, bo przecież uczono mnie czegoś innego. Ale zostawiłem sobie tę ulotkę, później kolejną, trzecią, czwartą, pod dywanem u mnie w pokoju i pytałem się moich kolegów, czy słyszeli coś o Katyniu. Prawie nikt nie słyszał. Ale kiedy przyszła wolność, kiedy mogliśmy mówić o Katyniu głośno, wtedy sobie przypomniałem wszystkie te ulotki, treść tych ulotek i pomyślałem, prawda zwyciężyła. Bo prawdy się nie da zabić. Bo prawda prędzej czy później wychodzi na jaw. I kiedy dzisiaj spoglądam na katastrofę smoleńską, o której znowu dzisiaj głośno, ale pragnę z nowymi myślami, byś przy krzyżu pragnę uklęknąć pod tym krzyżem i pomyśleć. I moje myśli to takie. Śledztwo oddane Rosji. Polska nie może otrzymać dowodów, czyli wraku rozbitego samolotu. Nie ma ciągle czterech skrzynek.
Polski rząd dał wolną rękę Rosji. Wiele pytań, wiele znaków zapytania. Ale nieważne, co usłyszymy, głęboko wierzę w to, że znowu wyjdzie prawda, że prawdy się nie da zakopać, zniszczyć, że kiedyś ta prawda wyjdzie i poznamy, i znowu pokłonimy się pod krzyżem, prosząc Pana Boga o przebaczenie i o życie wieczne dla tych, którzy zginęli. Moi kochani, potrzeba nam pewnej zadumy i refleksji. Potrzeba nam dzisiaj modlitwy, aby miłość zwyciężała, aby Polska była Polską, abyśmy pamiętali, że każdy z nas w tym czasie Wielkiego Postu, kiedy wpatrujemy się w Krzyż Chrystusowy, że każdy z nas ma się nawracać. A nawracać się to znaczy bardziej kochać. Nawracać się to znaczy bardziej wierzyć. Nawracać się to bardziej być człowiekiem. Człowiekiem, który potrafi dzielić się swoim sercem. Nawracać się to także poznać prawdę. Prawdę o tych wszystkich wydarzeniach, które tyczą się naszej ojczyzny. Prawdę o tych krzyżach, które są poza naszą ojczyzną. Bo prawda zawsze zwycięży. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliście: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I niech te Chrystusowe słowa w sposób szczególny zabrzmią w naszych sercach. Bo Polskę mierzy się krzyżami. I muszę wam powiedzieć, że dumny jestem, że jestem Polakiem. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. I nie chciejcie Polski łatwej, wołał Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie chciejcie Polski łatwej, ale o tą Polskę się módlcie. Bo krzyż jest w jakiś sposób szczególny wpisany w naszą historię naszej polskości. Bo krzyż wpisany jest bardzo mocno w historię każdego z nas. A święty Paweł powiedział: wielu z was bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Znamy takich wrogów, którzy są przeciwko krzyżowi. Znamy tych, którzy chcieliby ten krzyż zniszczyć. Znamy tych, którzy chcieliby Chrystusowy krzyż ściągnąć, aby go nie było widać. Ale dokąd my jesteśmy, te krzyże będą. I cieszę się dzisiaj, że dzisiaj odsłonimy tą pamiątkową tablicę, bo ona ciągle nam będzie przypominać o krzyżach, które są na polskiej ziemi i o krzyżach tam w Katyniu i Smoleńsku. Krzyż po wasze czasy stanie się znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. I tak już jest. Do dnia dzisiejszego. A cesarz Konstanty widział w śnie krzyż z napisem: w tym znaku zwyciężysz. Krzyż Chrystusa bowiem ma przynieść człowiekowi wyzwolenie i zwycięstwo. I spoglądajmy więc na krzyże z nadzieją. Spoglądajmy na krzyże z miłością i pamiętajmy, że Polskę mierzy się krzyżami. Ja wiem, że dla nas Chrystus jest wielką wartością,
że dla nas Chrystus jest kimś bardzo ważnym i na pierwszym miejscu. Ale przecież są ludzie, dla których Chrystus jest niewygodny, bo proponuje krzyż, nawet ciężar, cierpienie. A my dzisiaj, współcześni ludzie, pragniemy wygodnego życia. Ale bracie i siostro, nigdy do końca nie będziesz szczęśliwy bez krzyża, bo On nam wskazuje Jezusa, bo On wskazuje nam niebo. I wierzę w to, że właśnie tam w niebie kiedyś spotkamy się z tymi, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, także spotkamy się z tymi, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Cieszę się, że dzisiaj gromadzimy się na tej szczególnej modlitwie, bo nie wolno nam zapominać o tych krzyżach, które są poza naszą ojczyzną. Bo Polskę mierzy się krzyżami. Boże, coś Polskę przez to bliźnie. Thank you.